Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny. I nie powiedzą: oto tu jest, albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże pośród was jest. Do uczniów zaś rzekł: przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: oto tam lub oto tu. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, jaśnieje od jednego krańca widnokręgu do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, najpierw widzimy faryzeuszów, którzy pytają, gdzie, kiedy przyjdzie Królestwo Boże. Królestwo Boże było oczekiwane przez faryzeuszy jako zwycięstwo nad innymi królestwami. Zwycięstwo nad okupantem rzymskim. Mesjasz jako ten wyzwoliciel miał wyzwolić Izraela. Nawet w tej samej Ewangelii słyszymy od uczniów idących do Emaus: a myśmy się spodziewali, że on wyzwoli Izraela. Takiego Mesjasza oczekiwali faryzeusze. I nie spodziewali się, że to królestwo już jest. Oni pytają, kiedy przyjdzie. Kiedy? Już jest. Nie pytaj kiedy, tylko pytaj, jak dzisiaj, teraz mogę wprowadzić w życie Boże Słowo. Nie, co będzie kiedyś. Kiedyś może nie nastąpi. Nieraz przejmujemy się tym, co może nastąpić, jakimiś wojnami, jakąś bombą atomową, jakimiś chorobami, nieszczęściami, biedą, głodem. To wszystko może nadejść, oczywiście, ale tym mamy się na razie nie zajmować, póki tego nie ma. A przede wszystkim trzeba się zajmować tym, co jest teraz, tym zwycięstwem Chrystusa nad naszymi wrogami, bo to królestwo nie jest królestwem po to, żeby pokonywać inne królestwa, ale żeby pokonać jedno najważniejsze, to ostateczne królestwo, królestwo księcia tego świata. Pan Jezus przyszedł, żeby zniweczyć dzieła diabła, żeby to królestwo pokonać i żeby zapanowała, można by powiedzieć, ta władza samego Boga. Bo Królestwo Boże to inaczej panowanie Boga. Całe Pismo Święte jest o tym, jak Bóg chce panować, ale nie chce to robić na zasadzie siły, przemocy. Jest to moc pełna takiej wrażliwości, miłości, służenia. Jest to moc bez przemocy. Diabeł dokonuje przemocy i wobec diabła też trzeba dokonywać przemocy. Nie zgadzać się, odrzucać go, mówić precz, odejdź, zakazuję ci, milcz. Tak, wobec demonów trzeba dokonywać to z przemocą. Natomiast wobec drugiego człowieka Pan Jezus jest tym, który przychodzi, aby zapraszać. Nie dokonuje przymusu, ale jest pewnego rodzaju słowo zaproszenia. Pójdź za mną. Pójdź do mojego królestwa. Kiedy wisiał na krzyżu, w tejże właśnie Ewangelii czytamy, dobry łotr poprosił: wspomnij na mnie, gdy będziesz w swoim królestwie. Jeszcze dziś ze mną będziesz w raju, powiedział Pan Jezus do tego łotra, który się nawracał. Każdy z nas ma szansę nawrócić się nawet w ostatnim momencie życia, bo to królestwo jest pełne władzy. Bóg jest wszechmogący, wszystko może. Dla człowieka bez Boga nie jest możliwe, żeby zdobyć niebo. Ta wizja z raju, że można być szczęśliwym, robiąc to, co Bogu się nie podoba, jest fałszywą wizją. Jest to początek grzechu pierworodnego i gdzieś każdy z nas poprzez to, że pierwsi ludzie ulegli, gdzieś ta mentalność pierwszych ludzi
ulegania tym podszeptom, tym zwodzeniom złego ducha. Gdzieś jest w nas takie przeświadczenie, a może będzie nam lepiej, jeżeli zrobimy coś, co Bogu się nie podoba. Będziemy szczęśliwsi, sami się uszczęśliwimy. Diabeł ma jedno przykazanie. Rób, co chcesz. Chcesz być szczęśliwy, to rób, co chcesz. Co uważasz, że da ci to szczęście? Pan Bóg natomiast pokazuje prawdziwe dobro i pokazuje, że tylko dążąc do prawdziwego dobra osiągamy pełnię szczęścia, nie tylko jakąś namiastkę. Że jeżeli chcemy żyć prawdziwym życiem, to potrzeba to życie oddać pod panowanie Boga. Żyjemy w świecie, gdzie wolność raczej rozumie się jako wolność od. I prawdziwa wolność ma być podobno od Boga, od religii, od tego, co jest nakazem lub zakazem. Zakazuje się zakazywać. To jest taka dzisiejsza wizja, myślę, że fałszywej wolności, bo taka wolność prowadzi do największego zniewolenia. Podobno sam święty Jan Paweł II powiedział, że największym zniewoleniem jest zniewolenie sobą samym. Dopiero miłość bezinteresowna może człowieka wyzwolić z tego zniewolenia, z tego zapatrzenia tylko na swoje własne potrzeby. Dlatego też dzisiaj Pan Jezus chce, żebyśmy oddali swoje życie pod panowanie Boga i uspokoili nasze serca, żebyśmy nie biegali, tak mówi do uczniów, oto tu, oto tam, oto tu we mnie już jest Pan Jezus. I być cały czas gotowym na przejście. Podobno kiedy zapytano świętego Stanisława Kostkę o to, czy gdyby wiedział, że niedługo będzie przechodził z tego świata, na przykład za godzinę będzie jego śmierć, to co by robił? Bo jego koledzy odpowiadali, ja bym poszedł do spowiedzi, ja bym tam sobie pewne rzeczy już przygotował, pożegnał się. A święty Stanisław Kostka miał powiedzieć, podobno będę grał w piłkę. Czy może to jest anegdota, ale cały czas był gotowy. Gotowy na przejście. Czy grał w piłkę, czy bawił się, czy uczył, czy sprzątał, czy modlił się, zawsze był gotowy. I myślę, że ta gotowość jest cechą charakterystyczną świętych. Być gotowym w każdym czasie. Moi drodzy, na ten święty czas kończy się rok kalendarzowy, rok liturgiczny jeszcze bardziej. I będą takie też fragmenty Ewangelii, które będą nam przypominać o końcu świata. I dlatego też warto sobie też uświadomić, że naszym końcem świata jest nasz koniec życia też. Żebyśmy zawsze byli gotowi w każdej chwili, w każdym czasie. Na ten czas właśnie czuwania, budzenia naszego serca. Moi drodzy, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.